Siemandero, siemandero, moi kochani. Dzisiaj wjeżdża coś takiego. Jest to stara wiertarka. Patrząc, że coś się z tego wysypuje, to jest utlenione aluminium, więc to jest aluminiowe. Cała budowa. Jednak już parę lat ma. Spójrzmy na tabliczkę znamionową. Firma jakaś Web. 220 W, 650 obrotów na minutę. Niemiecka. To co, ważymy. Ważymy, ile ma? 2 kg 630 gram. Będzie tutaj dużo aluminium. Podejrzewam, że miedziucha w środku, na to liczę. I wiadomo, królowa, czyli stal. Jedziemy z koksem. Krótka scenka, jak to rozbierałem, rozcinałem niechcący, wyłączyłem kamerkę, ale to rozciąłem, wyciągnąłem tutaj metalek, te dyski i z niego wyszarpałem miedź. Swoją drogą zobaczcie, jakie to jest stare, słuchajcie. To strzela normalnie. Wybaczcie, nie zwróciłem uwagi, ale teraz już się będę pilnował. Powiem wam tak, tą część sobie zostawię. Nie chodzi na to, sam wirnik też jest trochę zalepiony, ale myślę, że to już by kruszało dosyć mocno. Chociaż mogę się mylić. Zobaczcie na przekładnię. W środku mam przekładnię już zrobioną. Zobaczcie, jeden obrót wirnika. Cały obrót wirnika, zobaczcie, ile mi to daje. Palec tak, tak.
praktycznie się nie rusza. Tutaj mam w przeszłości jeden projekt, dlatego chyba tak to zostawimy. No i moi drodzy, koniec rozbiórki. Jak wspomniałem, nie wiem, czy to mi się nagrało. Jak nie, to przepraszam. Jak się nagrało, to fajnie, jak rozbierałem. Ale cóż, to postanowiłem sobie zostawić. Czyli patrzymy, ile nam z tego odeszło. Są najcięższe. Kilogram 410 gram. 1410. Więc mam nadzieję, że równie fajnie jak Polacy w 1410 będzie to działało. Więc to zostawiam, nie rozbieram, ze względu na przekładnie. Aluminium odlew. $525 po 7 zł i 20 groszy, daj nam 3,78. Miedziuszka, dosyć słabo, ale tam jeszcze na wirniku nam trochę zostało. A jak wspomniałem, tam tego rozbierać nie będziemy. Po 35 zł daje 3 zł 15 groszy. Odrobina osiądzu, ale tego nawet waga nie łapie, więc zrzucę do kubki, jak będę miał więcej sobie zważę. No i stal. No i stali mamy 510 gram po złoty.20, 61 groszy. Kokosów z tego nie było, aczkolwiek byłem ciekawy, co jest w środku. Większość jest aluminiowa, więc też mi troszeczkę to pomogło. Mam nadzieję, że wam się pomimo tej małej wpadki podobało. Jeżeli tak, to zostawcie tam te duperele, czyli kciuka w górę, subskrypcję, no i dzwoneczek. Pozdrawiam.